Zmieniam pędzel i przechodzę do różu Mexmo. Już dosyć intensywny, już widzę. Właśnie ten cień wyleciał mi z opakowania. Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, dzisiaj wyjątkowo w prostych włosach, bo po prostu nie zdążyłam ich pokręcić. Ale swoją drogą możecie dać mi znać, w której wersji bardziej Wam się podobam. Czy w długich prostych, czy w długich kręconych, czy w ogóle powinnam wrócić do krótkich. Za 2,5 tygodnia idę na podciągnięcie syntetycznych włosów i wtedy się okaże, w jakiej kondycji są moje prywatne. Jeżeli będą w dobrej, to prawdopodobnie po raz kolejny je przedłużę, ale jeżeli coś tam mi się nie spodoba, to wrócę do krótkich. W każdym razie nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiaj zapraszam Was w podróż po polskich markach kosmetycznych i ich nowościach. Przetestuję sobie między innymi nowości z Mexmo, na przykład taki róż, który bardzo, bardzo przypomina mi róż z Diora, ten różowy kultowy, także porównamy je sobie i zobaczymy, czy warto inwestować w Diora, czy wystarczy taki tańszy znacznie róż z Mexmo. Mam również paletę Facetune, nowość z Mexmo, która jest bardziej rozświetlająca niż poprzednicy, ponieważ mamy tutaj satynowy bronzer, rozświetlający róż i rozświetlacz. Co prawda nie będę dzisiaj korzystać z tego rozświetlającego różu, bo mamy do przetestowania ten ewentualny zamiennik Diora, ale z pewnością skorzystam z rozświetlacza i bronzera, dlatego też nie konturowałam twarzy nawet na mokro. Ale to nie wszystko, co dzisiaj mam do przetestowania, bo na tapet weźmiemy również markę Mio, której nie testowałam już dosyć długo, a dzisiaj mam do przetestowania po pierwsze paletkę Mio Sista Magic. Jest to bardzo ciekawa paletka z niesamowicie intrygującymi wykończeniami cieni, w szczególności błyszczących, bo mamy tutaj na przykład taki gwiazdeczkowy, brokatowy cień, czyli coś, z czym nie spotkałam się chyba na polskim rynku, a na pewno nie w formie takiego cienia. Mam również do przetestowania bazę pod cienie z Mio, czyli to jest Eyeshadow Booster, także myślę, że skorzystam z tej bazy na jednym oku, a na drugie oko zaaplikuję sprawdzoną bazę z Inglota i je sobie porównamy. I mam do przetestowania jeszcze konturówki z Mio, także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie, możemy zaczynać. I tak jak widzicie, na twarzy mam już podkład dzisiaj, podkład z Zary, bo fajnie mi się sprawdza. Co prawda wymieszałam go delikatnie z ciemniejszym podkładem z L'Oreal True Match Nude, żeby był ciut ciemniejszy, ale na pewno kupię sobie ciemniejszy odcień w przyszłości, bo świetnie mi się ten podkład sprawdza, mimo tego mocniejszego krycia. I przechodzę do paletki Facetune, którą przetestujemy sobie jako pierwszą i skorzystam oczywiście najpierw z bronzera. Bronzery z poprzednich paletek były dla mnie za ciepłe, ale sprawdźmy, jak to będzie wyglądać w tym konkretnym wypadku, bo tutaj chyba bronzer jest chłodniejszy. Jest to bardzo subtelny bronzer, nie za ciemny, nie za ciepły, fajnie się dopasowuje. Pigmentacja jest średnia, ale to dobrze, dlatego że jestem w stanie mieć pełną kontrolę nad tym bronzerem i nie obawiać się, że zrobię sobie kuku. Tak jak widzicie, dokładam go i dokładam, ale żadnej plamistości tutaj nie ma. Nie ma też efektu takiego przesadnie brązowo-pomarańczowego. Mam też trochę przesuszoną twarz, więc gdybyście widzieli jakieś pojedyncze suche skórki, albo trochę mocniej widzieli fakturę mojej skóry, to prawdopodobnie z tego przesuszenia takie farfocle na twarzy i nie wiem od czego. Może od retinalu, ale już wydawało mi się, że mam twarz do niego przyzwyczajoną. Bronzer nałożony i myślę, że nie będę go więcej nakładać, mimo tej jego subtelności bardzo mi się to podoba, dlatego że no nie uzyskałam zbyt mocnego efektu, a faktycznie mogłam go nałożyć tak solidnie, bez większego zważania na to, jak mocno i jak wiele nakładam tego pigmentu na skórę. I myślę, że pod tym kątem będę go używać, bo jest taki bezpieczny dla bladziochów. Przejdę teraz do tego różu i tak jak Wam powiedziałam, najpierw nałożymy sobie róż z Diora i sprawdzimy, jak on ma się do nowego różu z Mexmo. Także Dior nałożę sobie na moją prawą stronę. Pamiętajcie, że ten róż utlenia się w trakcie aplikacji, także lepiej nałożyć mniej, wpracować i dopiero zobaczyć, jaki mamy ostateczny efekt, niż od razu nakładać zbyt dużo. To nie jest mój jakiś ulubiony, hitowy produkt, nie korzystam z niego zbyt często, szczerze. Wolę już ten brzoskwiniowy, ale z kolei jakimś cudem świat oszalał na punkcie właśnie tego różowego, więc nie wiem, coś w tym musi chyba być. Zmieniam pędzel i przechodzę do różu Mexmo. Jest dosyć intensywny, już widzę. Okej, no jest mocniejszy niż Dior. Trochę przez to trzeba nauczyć się z nim pracować, bo robi się to inaczej niż z Diorem, mimo tego, że Dior utlenia się w trakcie i też potrafi zrobić kuku. Ale tutaj ten róż jest naprawdę dość mocno napigmentowany. I przynajmniej ja przy mojej jasnej karnacji muszę na niego trochę uważać, ale
Myślę, że efekt ostatecznie dają bardzo, bardzo podobny. Okej, róże nałożone. Dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę. Wydaje mi się, że wygląda to dosyć spójnie. Róż z Maximo jest trochę mocniej napigmentowany, trochę bardziej trzeba na niego uważać, ale tonacja jest bardzo podobna, czyli już wiem, że to nie będzie róż mojego życia. Ale z kolei, jeżeli Wy jesteście fanami tej chłodnej propozycji od Diora, to myślę, że warto zainwestować w róż z Maximo, bo wygląda naprawdę bardzo podobnie. Zobaczymy, jak będzie się utrzymywał i czy nie wypłowie je w trakcie dnia. Przejdę teraz do rozświetlacza z paletki Facetune. Ten rozświetlacz chyba też najbardziej mi się podoba spośród wszystkich tych trzech paletek, które wyszły, bo jest najjaśniejszy i myślę, że nie powinien przynajmniej się odcinać od mojego policzka. Zobaczmy. Jak ładnie się w ogóle to scala z tymi różami. Myślę, że ten rozświetlacz ma szansę być taką uniwersalną propozycją, bo jak widzicie, fajnie wtopił się w chłodny odcień różu, ale ostatecznie ma w sobie taki szampański, lekko beżowy ton, więc przy cieplejszej karnacji też powinien się dobrze zgrywać. Nie wiem tylko, czy przy ciemnych karnacjach on będzie dawał radę, dlatego że może być wtedy trochę zbyt jasny. No powiem Wam, że bardzo ten efekt mi się podoba. Uzyskałam taki elegancki, świeży, naturalny efekt, ale jednocześnie ten błysk jest naprawdę solidny i daje efekt mokrej skóry. Także na pewno będę go jeszcze testować, bo póki co wygląda ślicznie. Jestem tylko ciekawa, jak ten rozświetlacz będzie wyglądał w połączeniu z cieplejszymi różami. A jeśli ciekawi Was, co mam teraz na ustach, bo będą o to pytania, to jest to olejek z Golden Rose Miss Beauty w tym brzoskwiniowym kolorze, ale na moich ustach on wypada dosyć chłodno, nie wiedzieć czemu, ale bardzo je lubię właśnie w trakcie przygotowywania makijażu i najczęściej z nich wtedy korzystam. Przejdźmy dalej do makijażu oczu, także zbliżam Was do siebie, choć i co do bazy pod cienie, tak jak obiecałam, na moje prawe oko zaaplikuję bazę z Inglota. I przejdę już do bazy z Mio. W pierwszej chwili zastanawiałam się, czy to nie jest taki bardziej klej do brokatu typu NYX Glitter Primer, ale nie, producent opisuje ten produkt jako bazę pod cienie i też wzmacniającą oczywiście błyski, ale to nie powinien być taki czysty klej do brokatu. Wow, ej, zobaczcie, ta konsystencja jest łudząco podobna do bazy z Inglota. Zaraz Wam to udowodnię. Tu jest Inglot, tutaj jest Mio. Także pod palcem też jakby podobne, chociaż ta baza ma chyba taki leciutki pigment, zobaczmy. Jest trochę jakby bardziej tłusta pod palcem, chociaż Inglot początkowo też ma taką tłustość. Tak, jest bardziej jakby silikonowa, gładsza niż Inglot i trochę myślę, że mniej jej potrzeba. Bazy zaaplikowane, więc przejdźmy już do testu palety Mio Sista Magic. Ja ją kupiłam na stronie Mio w dniu premiery. Doszła do mnie prawie że nieuszkodzona. Trochę ten cień, jak widzicie, się pokruszył, ale reszta cieni jest w stanie nienaruszonym. I rozpocznę sobie od matowego beżu. Paleta ma bardzo dobrej jakości lustro, już to widzę. Beż. Beż jest chyba taki jak w paletce Mio Instaglam, czyli nie do końca taki jak lubię, bo jest mocno napigmentowany, ale też pozostawia jakby po sobie lekką fakturę. Ja wolę, kiedy beże są bardziej aksamitne, ale wiem, że Mio właśnie produkuje takie mocno napigmentowane, ale trochę bardziej suche. Chociaż myślę, że to będzie do wypracowania. Po prostu postaram się rozblendować ten cień maksymalnie, jak tylko się da. Ok, beż zaaplikowany i wygląda w miarę w porządku, chociaż to nie jest moja ukochana konsystencja matowych beży, ale to nieważne, wygląda w porządku, także przejdźmy do kolejnego koloru. I ta paleta jest dość spójna kolorystycznie, więc tak sobie myślę, zacznę od tego miętowego cienia. Mnie zawsze ciągnie do takich kolorów, jeżeli są w paletach, także... Właśnie ten cień wyleciał mi z opakowania. I się pokruszył. O nie, o nie, o nie. No nic, muszę to posprzątać. No niestety, na razie go zostawię tak, później postaram się go zgnieść i jakoś, wiecie, wprasować, żeby miał stałą formę i nie wypadał, ale jestem zdruzgotana. Wiecie co, będę używać zewnętrznego lusterka, żeby nie nadwyrężać tej palety. Skoro wypada mi ten jeden cień, to niech ona sobie po prostu spokojnie leży. Zobaczmy, jak ta mięta. Mięta daje pełną kontrolę nad jej rozcieraniem i też nie łapie się skóry w taki ostateczny sposób, więc mogę ją rozcierać tak długo, jak tylko mam ochotę.
Także wydaje mi się, że te cienie z tą bazą są dość kompatybilne. Zobaczymy, jak to będzie za chwilę wyglądać na Inglocie. Czy lepiej, czy gorzej? Znam palety, które na Inglocie wyglądają gorzej niż na innych bazach, także to się okaże za chwilę. O, i do Inglota mam wrażenie, że te cienie nawet lepiej się przyklejają. Są mocniej nasycone i takie bardziej równomierne. Tutaj jakby troszkę plamistości się wkradło, w szczególności na zewnątrz tego cieniowania, także za chwilę będę to trochę korygować. No nie wiem, dajcie mi znać, która strona pod kątem bazy bardziej Wam się podoba. Mi się wydaje, że ta strona z Inglotem jest lepsza, bo trochę jakby intensywność tej mięty jest mocniejsza, mam wrażenie. Ale zaraz dołożę odrobinę tej ciemniejszej zieleni i zobaczymy, jak to będzie się budować. Okej, spróbujmy nabudować ten cień. To jest dosyć ciepła zieleń, ale całe szczęście jest też dosyć ciemna, więc dzięki temu ten kolor jest dla mnie jeszcze znośny i może wyglądać tak leśnie, tajemniczo. Lewa strona okej, chociaż mam wrażenie takiej lekkiej plamistości, którą postaram się za chwilę wyprowadzić. Zobaczmy, jak to będzie po stronie z Inglotem, bo ja bardziej tę plamistość widzę w podglądzie niż w lusterku. Tak, do bazy z Inglota mam wrażenie, że to wszystko się trochę bardziej równomiernie przykleja. Gdzie tutaj mam taki moment, do którego cienie nie chcą mi się za bardzo przyklejać. Są ciut jednak suche, pod pędzlem to czuć i robią taką bardzo delikatną, subtelną, suchą fakturę w miejscu, gdzie są zaaplikowane. Ale nie można im odmówić mocnej pigmentacji i tego, że fajnie się z nimi pracuje, nie osypują się za szczególnie, także to jest duży plus. Dobra, moi drodzy, ja nadal widzę plamistość na tym oku, ale póki co tak to zostawię, zajmę się kolejnymi cieniami, bo bardzo prawdopodobne, że kiedy zaaplikuję cienie na dolnej powiece i kolejne, to, że wszystko się poprzykrywa i wyrówna. Przejdźmy więc do kolejnego koloru i myślę, że na dolną powiekę nałożę ten już strudzony, jak widzicie, jeszcze nawet raz nieużyty cień Maya. No pigmentacja jest super, czadowa. I też podoba mi się ta jaskrawość tego cienia, bo on jest niby jakby złamany taką lekką pastelą, ale jednocześnie ma w sobie dosyć duży stopień nasycenia. Całe szczęście nie jest przybrudzony. I mimo tego, że jest to odcień niebieski, to na dolnej powiece dodaje takiego odświeżenia i bardzo mi się to podoba. Troszkę się ten niebieski osypuje, jak działam na dolnej powiece, ale też jakoś super nie uważałam, więc zrobiła mi się taka mgła, troszkę przybrudzona pod okiem, ale za chwilę spróbuję ją zmieść pędzlem. Przechodzę dalej do cienia ustka, czyli do właśnie tej ciemnej, morskiej zieleni i będę nakładać ją w zewnętrznym kąciku dolnej powieki i łączyć tym samym cieniowanie dolnej powieki z górną. To się trochę mocniej osypuje. Czyli im dalej w las, tym trochę bardziej. No nie wiem, jakoś tak nie przykleja się to za specjalnie. Sprawdźmy z drugiej strony. Ta zieleń, ta ciemna zieleń ustka ma w sobie coś takiego, że się odkleja i potrafi zostawić plamy. Trochę jak cienie z tej kontrowersyjnej paletki sprzed lat od Anastazji. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, nie? Sultry? Pamiętacie? Ta bardzo kontrowersyjna paleta, ale zawsze wypada mi z głowy jej nazwa. Nie przypomnę sobie. W każdym razie tam też były takie ciemne zielenie i one co prawda przyklejały się do powieki, ale potrafiły zrobić takie plamki, do których się później nie chciało nic przykleić. I trochę ten cień tak działa, że aplikuję go w jednym miejscu, po chwili rozcierania robi się łata i ciężko jest mi ją przykryć. Tak, no z pigmentacji tej ciemnej zieleni nie jestem do końca zadowolona, chociaż też nie jest zła. W ogóle tematy są okej, nie są jakieś, wiecie, paździerzowe, bo przy tak trudnych do wyprodukowania kolorach, gdyby ta jakość była słabsza, no to niestety nie uzyskałabym aż tak mocnego pigmentu, ale myślę, że formuła mogłaby być jeszcze lepsza, w szczególności jeśli chodzi o ten ciemnozielony cień. I za każdym razem po chwili robi się taka prześwitująca plamka, albo nawet jak nie dotykam tego cieniowania, to po pewnym czasie jakby pigment w tym miejscu mi się wytraca. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie przejdźmy dalej. I tak się zastanawiam, czy nie użyć teraz jakiegoś błysku. Najpierw jeszcze dociągnę wewnętrzny kącik matem i to będzie ten miętowy cień z początku.
Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o maty, to by było póki co wszystko. Przymknijmy na razie oczy na ewentualne plamki, dobra? Tutaj jest lepiej, będę tak siedzieć i się Wam pokazywać tylko prawą stroną. W każdym razie przejdę teraz do błysków. Mamy przede wszystkim dwa trochę bardziej zmielone błyski i od nich zacznę, prawdopodobnie od tego chłodniejszego, bo dwa pozostałe to są już brokaty, więc warto byłoby je aplikować już na coś błyszczącego, drobniej zmielonego. Także tak jak wspomniałam, zacznę może od tego cienia, który ma w sobie zielonkawą nutę. To jest taki odcień, w sumie nie wiadomo jaki, okaże się jak zaaplikuję go na powiekę, bo ma w sobie tyle różnych odcieni, że szok. Zobaczmy, czy się będzie przyklejał do powieki bez NYX Glitter Primera. Tak, przykleja się. Nie wiem, co prawda, czy jest aż tak spektakularny w tym wszystkim, przyklejany do suchych cieni, dlatego drugie oko jednak tym NYX-em potraktuje. Na razie nie pozbywam się tutaj tego osypu wokół, tylko przechodzę bezpośrednio do NYX Glitter Primera i póki mam jeszcze palec w tym cieniu, to aplikuję drugim palcem NYX Glitter Primer. No tak, z NYX-em to wygląda lepiej. Od razu tak bardziej gładko i bardziej błyszcząco. I też się tak ten cień nie rozłazi, te drobinki nie roznoszą. Okej, oddaliłam Was ciut od siebie, bo chciałabym Wam pokazać ten cień z gwiazdkami. Powiem Wam, że tutaj dosyć nierównomiernie te gwiazdki się rozkładają i nie wiem, w jaki sposób nałożyć go na powiekę tak, żeby to wyglądało względnie tak samo. Tak to wygląda tutaj na grzbiecie dłoni i gdzie mamy dużą powierzchnię, to faktycznie jesteśmy w stanie równomiernie ten cień rozłożyć, ale jak powinnam to zrobić na powiece? Też zrobię to opuszkiem palca, tylko po prostu nałożę tego cienia mniej, chociaż wtedy prawdopodobnie mniej tych gwiazdek przyklei się do opuszka palca, bo naprawdę dosyć mocno trzeba palcem zaorać, żeby zebrać odpowiednią ilość gwiazdek albo gwiazdki jakiekolwiek, bo kiedy tylko delikatnie smrniecie opuszkiem palca tego cienia z gwiazdkami, to przyklei Wam się do niego sam brok. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądać z bliska. I z tego, co pamiętam, używam teraz czystego palca, to tego cienia... O, zobaczcie, jak używam czystego palca i tylko delikatnie dotykam tego cienia, to gwiazdki aplikują się sporadycznie. Update odnośnie niebieskiego cienia, niestety nie odratuję go, bo się zagapiłam i potrząsnęłam tą paletką, wszystko wyleciało na spodnie, na ziemię, musiałam to wyczyścić. Także po niebieskim cieniu zostało już tylko wspomnienie, dobrze, że zdążyłam w ogóle zaaplikować go na dolną powiekę. W każdym razie przejdźmy już do tego błyszczącego cienia z gwiazdeczkami i sprawdźmy, czy da się przyklejać go bez NYX Glitter Primera. No widzicie? Tak naciskam średnio mocno, bo jak mocniej nacisnę, no to za dużo go się tutaj zaaplikuje. Chociaż może powinnam mocniej? No zobaczmy, ale wtedy jest tylko za dużo. Okej, coś tam nałożyłam na ten opuszek palca, coś w tym stylu i zobaczmy, dotknę po prostu kilka razy i zobaczę, czy to się przykleja. No niby się przykleja, ale... Ale nie wiem, jakoś to się tak mocno nie błyszczy wcale. Trochę to działa jak brokatowe cienie z Wet n Wild. Nie wiem, czy pamiętacie. One były zatopione w takiej wazelinie i kiedy aplikowało się je na powieki, no to wyglądały jak właśnie brokat, ale błyszczący przez taką wazelinową mgłę. I w tym wypadku też mam takie wrażenie, że taki się zrobił bałagan. No nie wiem, więcej się spodziewałam po tym brokatowym cieniu, szczerze. Nie dość, że ciężko jest wyłowić te gwiazdki, trzeba by to robić, nie wiem, jakimś pędzelkiem może, żeby tak każdą pojedynczo sobie przymocować, to sam brokat, no zobaczcie, on wcale nie sprawił, że moja powieka bardziej się błyszczy, raczej sprawił, że wygląda na obciążoną. Dobra, słuchajcie, tego cienia mam troszkę, nie ukrywam, dość, bo nie jest to efekt, jakiego się spodziewałam. I nie chciałabym się sugerować tylko tym jednym brokatowym cieniem, więc muszę skorzystać jeszcze z tego drugiego złotego. Aplikujemy drugi brokatowy cień, mam nadzieję, że sprawdzi mi się lepiej niż ten zielony. Jest taki lekko lepki pod palcem i jest bardziej błyszczący i nie wygląda jak pod taką mgłą z wazeliny. Jeszcze spróbuję pędzelkiem powyławiać kilka gwiazdek i trochę te luki pozapełniać. Ale czy to się będzie trzymać? Wewnętrzny kącik potraktuję rozświetlaczem z paletki Maxmo, dlatego że w paletce Mio nie ma niczego tak jasnego, co mogłoby mi fajnie wewnętrzny kącik rozświetlić, bo jest tylko takie już ciemniejsze złoto.
Ewentualnie mogłam rozświetlić to miejsce matowym beżem, ale myślę, że tutaj trochę błysku jeszcze mi się przyda, z racji tego, że ta zieleń wcale nie jest aż taka błyszcząca. I nie wiem, czy widzicie, ale znowu powstała mi taka luka w zewnętrznym kąciku. Nie dotykałam go już jakiś czas, jakby wytracił się w tym miejscu pigment. I właśnie bez względu na to, ile razy bym tego nie dokładała, bo już dokładałam ze 3 razy, a może nawet i 4, to i tak ta luka będzie mi powstawać. Tak samo tutaj jest też coś takiego, że można to docierać, ale po chwili jakby ten pigment i tak odpada od tego miejsca. Więc no tak to jest czasami z zieleniami. Ale jest to trochę frustrujące. Bo co dopełnię, to zaraz mi odpadnie. Na linię wodną nakładam taką zielonkawą kredkę żelową z NYXa. Ona ma lekko metaliczną poświatę i to jest Vivid Brights Eyeliner. Wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i zaraz do Was wrócę. Tak jeszcze zastanawiam się, czy nie wzmocnić tych zewnętrznych kącików jakąś czernią chociażby, żeby mi się tak nie wytracały. Ale nie, zobaczymy jak to będzie wyglądać po kilku godzinach. Nawet nie zrobię kreski, bo jestem ciekawa, czy w tych miejscach znowu powstaną mi takie plamki. Dobra, moi drodzy, tak prezentuje się makijaż po wytuszowaniu rzęs i przyklejeniu sztucznych. Dokleiłam rzęsy Ardell Wispy Studio Effects, także póki co zostawiamy tę paletkę. Powiem więcej na jej podsumowaniu. I przejdziemy teraz do makijażu ust, bo tutaj też mam do przetestowania kilka nowych konturówek od Mio. A ja konturówek od Mio jeszcze nigdy nie miałam, więc jestem ciekawa, jak mi się sprawdzą. I udało mi się na Mio dorwać takie konturówki. Chyba to był taki sprzedawany set, dzięki czemu były troszkę tańsze, ale wyglądają w sumie dosyć podobnie, więc wybiorę jakąś taką, która ma neutralną tonację. Zobaczymy. Wszystkie są właśnie takie czekoladowe, ewentualnie karmelowe. I nie wiem w sumie, czy do tego makijażu, nie, no będzie pasować, oczywiście, zrobimy dzisiaj taki makijaż lasu, więc usta będą trochę bardziej brązowe. Sorki swoją drogą za moją brudną łapę, ale tutaj mam słocze już wszystkiego w tym momencie. Chyba ten drugi kolor w kolejności był ok. Jest to dokładnie odcień Toffee, czyli 02. I właśnie ten kolor nałożę sobie teraz na usta, bo myślę, że jest mi najbardziej przyjazny. O, ten kolor jest naprawdę piękny. Konsystencja konturówki też jest ok, szkoda, że nie jest automatyczna, ale jak za tę cenę mogę to przeżyć. Za chwilę zaaplikuję na niego jeszcze odrobinę błyszczyku i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Konturówka bardzo mi się podoba, więc jeszcze zaaplikuję na nią teraz błyszczyk Shine Gloss z Sinsay. Testowałam ostatnio tę markę na kanale. Zobaczmy, jak takie połączenie mi się sprawdzi. Ten błyszczyk jest naprawdę ekstra. Powiem Wam, że po aplikacji tego błyszczyku mam wrażenie, że konturówka jakby wytarła się ze środka ust. Może rozpuściła, to jest lepsze określenie. Kontur jest nadal dobrze widoczny, ale tutaj jakby zrobiło się tak przeźroczyście na środku. Tak to na razie zostawię, bo już nie jestem w stanie dołożyć konturówki w tym momencie, ale zobaczymy, jak to będzie się zjadało. Dobra, moi drodzy, makijaż mogę już uznać za skończony, także podsumujmy sobie wszystkie kosmetyki, które wzięły udział w dzisiejszym teście i zacznę od paletki Facetune. Powiem Wam, że jest to moim zdaniem bardzo udana paletka, najbardziej z tych wszystkich trzech, które Maxmo wypuściło. Pierwsze dwie były dla mnie trochę nietrafione, bronzery były za ciepłe i za ciemne, tak samo zresztą jak rozświetlacze, róże były jeszcze ok, ale to nie było do końca to. A z kolei w tej paletce faktycznie odnajduję siebie i z pewnością będę korzystać zarówno z bronzera, jak i rozświetlacza i bardzo prawdopodobne też, że będę sięgać od czasu do czasu też po ten rozświetlający róż, chociaż sama jakąś największą fanką mocno rozświetlających róży, a ten na taki wygląda nie jestem. Ale jeżeli chodzi o róż, to zajmijmy się tematem różu, którego faktycznie dzisiaj użyłam, czyli różu Maxmo Pink Cheek, matowego różu o średniej pigmentacji. Powiem Wam, że faktycznie jest dosyć łudząco podobny do różu z Diora. Dobrze wyblendowany, wygląda tak samo subtelnie jak Dior, ale oczywiście zarówno Diorem, jak również pewnie tym różem Maxmo jesteśmy w stanie zrobić sobie wręcz przesadny efekt bardzo mocno różowych policzków, ale ostatecznie mam wrażenie, że to wygląda bardzo spójnie i gdybym nie wiedziała, że aplikowałam na policzki dwa różne róże, no to nabrałabym się na to, że jest to jeden i ten sam.
Także jeżeli podoba Wam się taki chłodny odcień, a nie chcecie od razu inwestować nie wiadomo ile w Diora, a zresztą ten Dior też często jest niedostępny, nie wiem jak teraz, ale swojego czasu był wiecznie wyprzedany, to warto skusić się na ten róż Maxmo, myślę, że będziecie zadowoleni. A jeśli chodzi o paletkę Mio Sista Magic, to powiem Wam tak, autorki tej palety, czyli współtwórczynie Inhidris i Fog in the Garden, bardzo lubię, nałogowo obserwuję je na Insta, oglądam Insta Stories Inhidris, ale też Fog in the Garden, po prostu każdego dnia jak coś dodają. I jak pokazały tę paletkę, jak tylko właściwie wyszła premiera i zrobiły tam bodajże jakiegoś live'a na Mio, to od razu ją zamówiłam, bo wiedziałam, że no, muszę ją mieć. Ta kolorystyka faktycznie do mnie przemawia, mimo tego, że tak jak powiedziałam, nie jest do końca wiosenna, ale na pewno nie można tej paletce odmówić spójności. Jeszcze tutaj był ten niebieski cień. Naprawdę dobrze to wygląda ze sobą w obrazku i faktycznie mamy tutaj ten komfort, że którego cienia byśmy nie użyli i nie połączyli z innym z tej palety, to zawsze wyjdzie nam spójny kolorystycznie makijaż. I powiem Wam tak, zdaję sobie sprawę z tego, że piekielnie trudno jest wyprodukować zielenie, w szczególności tak ciemne i intensywne jak te dwie, więc może z tego względu one trochę plamią i trochę ten makijaż wygląda nieczysto, ale ja będę jeszcze próbować aplikować te zielenie na bazę kolorystyczną, czyli na przykład na jakiś cień w kremie w zielonym odcieniu albo po prostu na kredkę, żeby mieć pewność, że ta baza pod spodem sprawi, że nie będą pojawiały mi się takie dziwne prześwity. Ja sobie nawet dołożyłam trochę tego błyszczącego cienia w zewnętrzny kącik, mimo że troszeczkę za daleko może, ale po prostu chcę mieć pewność, że jeżeli ta dziurka powstanie, ta dziurka w matach, no to nadal będzie przykryta błyskiem. Ale niestety trochę zaniżają oceny moim zdaniem te zielenie, które nie do końca tak fajnie się blendują. Na pewno lepiej blendują się na bazie Zinglota, więc to też myślę ma znaczenie. I ta baza pod cienie z Mio nie jest zła, bo tak jak widzicie byłam w stanie wydusić z tych cieni myślę naprawdę sporo, ale lepiej wyglądał Inglot i było to mniej frustrujące. Za to jeśli chodzi o moją prawą stronę, chyba najbardziej z całej paletki rozczarował mnie ten błysk, zielony błysk brokatowo-gwiazdkowy. No i niestety ten błysk mnie nie powala, jest taki po prostu przytłumiony, jakby tłustawy, wazelinowy. Chyba lepiej by było, gdyby konsystencja tego cienia przypominała cienie brokatowe z Nabli, które również zawierają w swoim składzie takie większe drobiny brokatu, takie wręcz kółka, mniej więcej wielkością przypominające gwiazdki w tym cieniu Mio, ale one są takie bardzo, bardzo suche w konsystencji, takie naprawdę mocno wysuszone, że jak dotykacie palcem, to jest aż tak chropowato i wtedy przyklejacie je do NYX Glitter Primera, ale macie nad nimi pełną kontrolę i ten błysk jest faktycznie bardzo mocno błyszczący, bo nie zatapia się to w takiej dziwnej powłoce lekko wazelinowej. Także byłabym zadowolona z tego cienia, myślę bardziej, gdyby faktycznie formułą przypominał mi cienie z Nabli, ale niestety tak nie jest. Tutaj mamy połączenie zarówno bazy, która ma się kleić do powieki, jak również samych drobin, większych, mniejszych i przez to, że mamy tutaj wszystko w jednym, że niby nie potrzeba nam kleju do brokatu, no to uzyskujemy efekt jak po brokacie z Wet n Wild. Oni też mieli taki sprasowany, intensywnie błyszczący brokat, który po zaaplikowaniu na powiekę wyglądał matowo i tutaj mamy niestety trochę podobny case. Czy będę korzystać z tej paletki? Z pewnością będę powracać do tego błyszczącego cienia, bo naprawdę wygląda pięknie. Jest chłodniejszy niż prestiżowy z Glam Shopu, ale też trochę bardziej błyszczący, bo ma większą drobinę, także myślę, że wygląda dość spektakularnie i będzie pasował nie tylko do tych zieleni, ale również do neutralnych makijaży, więc z pewnością będę do niego wracać. Będę też korzystać z tych mocniej zmielonych błysków, no i z niektórych matów, jeszcze tego nie użyłam. Do beżu raczej nie będę wracać, do zieleni tej jaśniejszej z pewnością, a co do tych zieleni, no to pod warunkiem, że będę aplikować pod spód jakąś kolorystyczną bazę w kremie. Także to by było tyle na ten moment. Mamy godzinę 14:10, więc spotkam się z Wami myślę około godziny 21:00-22:00 na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Zobaczymy, jak to się wszystko utrzyma. Myślę, że tych kilka godzin w zupełności wystarczy, żeby ocenić jakość tych głównie sypkich, prasowanych produktów. Także do zobaczenia. Szybki update po chwili tak naprawdę, bo zdążyłam wyjechać po Gabrysie do szkoły. Teraz stoję w fatalnym korku, także stwierdziłam, że pokażę Wam, co się stało z moimi ustami. Nic nie jadłam, minęła niecała godzina, a błyszczyk się zjadł, ale niestety z błyszczykiem wyjadła się cała konturówka.
więc gorzej niż w przypadku nawet zastygającej matowej pomadki, a nawet pomadki kremowej. Okej, kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości. Jest godzina 23:42, także nawet udało mi się przetrzymać ten makijaż nieco dłużej niż zakładałam. Mogę mówić trochę przez nos, bo dostałam jakiegoś dziwnego kataru, a nie mogłam wydmuchać nosa, bo nie chciałam sobie powycierać podkładu, bo jednak trochę się wyświecił. Ale słuchajcie, tak się przyglądam sobie i to wcale nie było jakieś moje przewidzenie, że cienie się wytracały w zewnętrznym kąciku, bo po kilku godzinach zobaczcie, co się stało. Właściwie cienia w zewnętrznym kąciku nie mam i on odpadł dokładnie tam, gdzie te cienie nie chciały mi się zbyt dobrze trzymać. Po drugiej stronie wygląda to, tak jak widzicie, znacznie lepiej. Nie mam luk w cieniowaniu, nic się nie powytracało, nie poprzecierało, także myślę, że duży wpływ na ostateczny wygląd tego makijażu, jego trwałość miała baza z Inglota i tutaj mamy na to namacalny dowód. Mam wrażenie, że po mojej lewej stronie trochę ten brokatowy cień jakby pozbijał się w takie paseczki, właśnie mniej więcej pokazujące, gdzie mam swoje załamania. I o dziwo, chyba trochę lepiej utrzymał się ten cień brokatowy po drugiej stronie, chociaż też mam takie lekkie wrażenie, że pozbijały się zarówno jeden i drugi cień właśnie w takie stróżki i tam, gdzie mam załamanie, te cienie się trochę jakby poprzecierały i poprzemieszczały w miejscach, gdzie tego załamania nie ma. Także no, widzę tutaj zarówno ubytek w matach z jednej strony, jak również ubytki w cieniach błyszczących. I tak jak widzicie, w międzyczasie zdjęłam rzęsy, bo wzięłam się za montaż i coś tam mnie uwierało, więc wolałam nie prowokować moich oczu do uzawienia, więc tych rzęs się pozbyłam. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, powiem Wam, że róże utrzymały się podobnie. Podobnie też trochę straciły na intensywności w ciągu dnia. Bardzo za to podobał mi się rozświetlacz, chociaż on też teraz przez to, że podkład i puder pochłonęły trochę sebum, no to nie jest aż tak dobrze widoczny, ale jeśli chodzi o konturowanie, modelowanie twarzy i róż, jestem zadowolona z tego, co na mojej twarzy powstało i jak to wszystko się utrzymało. Jeśli chodzi o usta, ja je zmyłam tak naprawdę po godzinie, dwóch, a właściwie trochę wyjadłam, zostały mi tylko na konturze, ponieważ konturówka zjadła się razem z błyszczykiem i nie pozostawiła absolutnie żadnego pigmentu na środku ust, tylko delikatnie na samym konturze, więc stwierdziłam, że to po prostu zmyję, bo wyglądało to fatalnie, jak takie wyjedzone usta z lat 90. Także stwierdziłam, że po prostu nałożę na usta balsam, żeby ich dodatkowo nie przesuszać. Ale z konturówki nie jestem zadowolona, bo faktycznie za mało wgryza się w usta jak na konturówkę. No jednak od konturówki wymagam lepszej trwałości w połączeniu z błyszczykiem niż od pomadki w kremie czy pomadki zastygającej matowej w płynie nawet. Także to by było wszystko na dzisiaj. Test oceniam na połowicznie zadowalający. Ja na pewno będę wracać do pojedynczych odcieni paletki Sista Magic, ponieważ myślę, że ma ona swój urok. Jeszcze będę próbowała znaleźć na tej zielenie swój sposób, ale niestety muszę przyznać, że jakość cieni w tej paletce trochę mnie jednak rozczarowała i podtrzymuje to. Także też by było wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, ściskam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!